W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, nasza obecność tutaj już świadczy o tym, że wierzymy w ogromną wartość nabożeństwa przebłagalnego niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I to właśnie ta miłość do Najświętszej Maryi Panny motywuje nas do podejmowania licznych działań, szczególnie by szerzyć wiarę w świecie i uratować z błędów, szczególnie modernizmu, jak najwięcej dusz znajdujących się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, zwodzeni właśnie przez liczne błędy. Nie ma wątpliwości, że to właśnie powrót do tradycji katolickiej oddaje wielką chwałę naszej Królowej, która niezwykle cieszy się, że wracają jej rozproszone dzieci. Ale też oddawana jest w ten sposób należna jej cześć, ponieważ powrót dusz do łączności z Chrystusem Panem zawsze jest również oddaniem czci Najświętszej Maryi Pannie. I z całą pewnością każdy z nas pragnie i stara się, pomimo często wielkiego oporu i przeciwności ze strony otoczenia, właśnie to Królestwo Jezusa i Maryi rozszerzać. Często przecież wy sami, drodzy wierni, jesteście osamotnieni w waszych rodzinach i środowiskach i wasze świadectwo może mieć wielkie znaczenie dla zbawienia ludzi wokół was, szczególnie waszych najbliższych. Jednak w tych wszystkich działaniach, które podejmujemy z wiary, warto zadać sobie pytanie, co może być gwarantem powodzenia naszych starań? Nie ma wątpliwości, że każdy apostolat, czyli każda praca podejmowana nad powrotem dusz do prawdziwej wiary i czci Bożej, aby właśnie mogli osiągnąć życie wieczne. Szczególnie modlitwa i nasze różne zewnętrzne działania pozostaną daremne i nieskuteczne bez nadprzyrodzonego zaufania wobec Najświętszej Maryi Panny. Ale może rodzić się w nas w tym momencie pytanie, a skąd to zaufanie może pochodzić? I oczywiście jest ono wynikiem zjednoczenia z Najświętszą Maryją Panną. Dlatego, drodzy wierni, pragnąc przywrócić należną cześć Królowej Nieba w Kościele, a także w naszej Ojczyźnie, możemy pokładać zupełną ufność w Matce Bożej, bo nie zabiegamy przecież o nasze własne dobro, o nasze prywatne sprawy, ale o dobro i cześć należną naszej Pani, które będzie także oddaniem czci naszemu Zbawicielowi. Więc ta postawa i świadomość tego daje nam ten wewnętrzny pokój, poczucie bezpieczeństwa i pewności słuszności sprawy, którą podejmujemy i tego, że walczymy i zabiegamy w imię prawdy. I to właśnie Najświętsza Maryja Panna została przez Boga wybrana, żeby zniszczyć władzę szatana. I to jej duchowe potomstwo jest wyrwane z mocy piekła i wprowadzane do nieba. Dlatego pamiętajmy, że nasz apostolat, modlitwy i działania mają wartość i skuteczność dopiero kiedy są ofiarowane jako uczestnictwo w jej staraniach, w jej apostolacie. Kto ma świadomość tego wszystkiego, nie może mieć już jakichkolwiek wątpliwości co do swoich modlitw skierowanych do Najświętszej Maryi Panny. To, co mamy czynić, to po prostu błagać Matkę Bożą, abyśmy mogli w pełni realizować jej plan umiłowania dusz, które ona ma w swojej opiece. Bo plany i zamiary Najświętszej Maryi Panny są zupełnie zjednoczone z wolą Bożą. Dlatego mają nieporównywalnie większą wartość niż nasze osobiste. I to z tego względu możemy być pewni, że otrzymamy znacznie więcej niż o to prosimy. Można pomyśleć też, czy więc nie wystarczy pragnienie i modlitwy samej Najświętszej Maryi Panny, żeby wszyscy ludzie bez wyjątku osiągnęli niebo. I oczywiście nie. Nasze modlitwy i działania są kierowane ku Panu Bogu, dlatego że są potrzebne w tym działaniu. Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości postanowił ocalić ludzi również przy pomocy innych ludzi. Nie uzależnił zbawienia wszystkich ludzi od działań jednego apostoła, jednego człowieka, ale od starań
wszystkich wzajemnie. Tam, gdzie jest zaufanie, zwycięstwo jest pewne, bo chodzi tu o misję, którą Bóg powierzył Maryi i o dzieci, które wydała na świat w wielkim bólu i za cenę śmierci swojego syna. Ona bez wątpienia zwycięży, jeśli okażemy jej pomoc, której od nas oczekuje. Działanie w imię Maryi będzie również udziałem w jej zwycięstwie, w zwycięstwie niewiasty, która zmiażdży głowę węża. I skoro więc diabeł bluźni i nienawidzi niepokalanej dziewicy, to więc my wszyscy musimy stawać się w naszym życiu, w naszych rodzinach i środowiskach prawdziwymi misjonarzami Maryi. A prawdziwi misjonarze nie mogą polegać na samych sobie, na swojej własnej pracy, na swoich talentach, na swoich pomysłach, ale całą ufność muszą pokładać w łasce, którą Najświętsza Maryja Panna udzieli naszej misji oraz właśnie w jej opiece. Cały czas przecież Najświętsza Maryja Panna pracuje wytrwale w dziele, dla którego została podniesiona do tej chwalebnej godności Matki Bożej. Dlatego tym bardziej zaufajmy jej. Przede wszystkim naszym zadaniem powinno być starać się nie przeszkadzać przez naszą samowolę, ale z całego serca pragnijmy poznać i realizować jej doskonały plan ratowania ludzi. Szczególnie teraz ta misja staje się coraz bardziej pilna, ponieważ nasza Pani pragnie uratować przecież wszystkie swoje biedne dzieci w tym wielkim zamęcie w świecie oraz kryzysie Kościoła. Przed każdym działaniem dusza Maryjna więc musi radzić się swojej najdroższej matki. Ilu pomyłek możemy uniknąć, jeśli tylko będziemy starali się rozpoznać wolę Najświętszej Maryi Panny? Ile błędów i ilu grzechów możemy w ten sposób uniknąć? I tylko w ten sposób uda się przezwyciężyć również nasze naturalne słabości czy ograniczenia i przysłużymy się do zbawienia dusz, ponieważ pozwolimy działać Najświętszej Maryi Pannie przez nas samych. Dlatego to zaufanie musi przejawiać się w ciągłym rozeznawaniu, co jest jej wolą, co jest zgodne z jej planem. Dlatego w różnych sytuacjach codziennie starajmy się zastanawiać, czy tego pragnie nasza Pani, czy to, co chcemy zrobić, będzie się jej podobać. I niech nam na co dzień przyświeca również ważna zasada. Bez Maryi nie ma sukcesu, a z Maryją nigdy nie ma porażki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.